Dzisiaj jest ponuro i pada deszcz cały dzień. Zobaczcie. Ale muszę się wybrać na zakupy, żeby kupić dzieciom mleko, bo nam się skończyło. No i kilka warzyw. Także... jadę. Pierwszy przystanek. Tajski sklep mięsny, lokalny. Tak wygląda, niepozornie, ale tam jest najlepsze mięso i najświeższe z kurczaka. Mleko kokosowe i pusteczki. Idziemy po resztę. Ilekroć pokazuję Wam ten sklep, czyli sklep europejski, mówicie, że ceny są bardzo wysokie. Ja zawsze to mówię, ceny w europejskich sklepach tutaj w Tajlandii są wysokie, bo są to produkty premium, które muszą oni sprowadzać. Więc te ceny tutaj są bardzo wysokie. Natomiast w tajskich sklepach, marketach jest naprawdę tanio, ale nie ma wszystkich rzeczy, które my Europejczycy lubimy. Na przykład w tajskich sklepach nie znajdziecie sera takiego, przynajmniej ja nie znalazłam. Nie znajdziecie sera białego, a jedyny jaki ja na razie znajduję, to jest ser feta i ser kozi. Takiego wiejskiego nie znalazłam. Masło. Tutaj w tym sklepie można kupić masło. Masło w tajskich sklepach smakuje dla mnie dziwnie. Pomimo, że jest z mleka, to smakuje jak roślinność. Dzisiaj niewielkie zakupy, ponieważ bardzo pada deszcz i obawiam się transportować duże ilości na motocyklu. Zakupię jeszcze baraninę mrożoną, ponieważ będziemy robić shepherd's pie. I w tym sklepie właśnie europejskim dostępne są różnego rodzaju mięsa. W tajskich sklepach na naszej wyspie nie można za bardzo dostać wieprzowiny, ponieważ większość tutaj mieszkańców jest muzułmanami, a oni nie jedzą wieprzowiny. Więc po inne mięso niż kurczak trzeba szukać. Tylko najbardziej potrzebne rzeczy i już mam cały koszyk. Mam cebulę, ziemniaki, banany, szpinak, baraninę, mleko dla dzieci, warzywa i tajskie przyprawy do robienia curry. No i drodzy Państwo, mam cały koszyk i takiego małego motosaja. A zakupy dzisiaj wyniosły mnie 386 zł około. Najdroższe z tego jest mleko. Za takie opakowanie 250 gram to około 16 zł. Może jakoś dojadę. Deszcz przestał padać. Hej Gracie, co tam jest? Carrot? Wróciłam już. Całkiem pojemny ten motosaj. Jedna reklamówka i jeszcze dwie tam. I jakoś się udało to przyciągnąć do domu. Widzę, że kurier przyniósł przesyłki. Będzie unboxing.